Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj stunigujemy sobie Progena T20, ale zanim to zrobię, sprzedam samochody, które zalegają w moich garażach troszeczkę. A właściwie sprzedam tylko tego, który w ogóle nie jeżdżę. Wygląda inaczej, jest strasznie długi. Tunik jego możecie zobaczyć także u mnie na kanale. No ale kurde, ja go nie używam, może sobie jest jaki jest i w ogóle wygląda unikalnie i prawie, że nikt go nie ma, nie używa. Ale jest wolny, jest taki nieciekawy, jest nie w moim stylu, nie podoba mi się po prostu. Więc postanowiłem go sprzedać i kasę, z którą będę miał właśnie z sprzedaży tego samochodu, przeznaczę na kupno i tuningi nowych samochodów, do których mam teraz dostęp, bo mam teraz dużo kasy. A jeśli podoba ci się tuningowanie samochodów w GTA Online, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, gdzie takich tuningów jest dużo. I możesz sobie obejrzeć pozostałe, które już zrobiłem. Dobra, lur teraz sprzedajemy za... On jest dosyć drogi, te samochody halloweenowe dosyć dużo kosztują, kosztowały. No kurde, prawie 500 000. Pięknie, dużo kasy, tamtego jednego, bo miałem dwa te halloweenowe samochody i tamtego drugiego też sprzedałem i kosztował gdzieś też koło tylu, także sporo więcej kasy mam teraz, 8 milionów, prawie 9 milionów starczy na pewno na tuning Progena. Muszę tylko się dowiedzieć, w którym garażu on do cholery jest, bo ja go kupiłem w poprzednim odcinku i nawet nie wiem, w którym garażu on się znajduje. Najlepiej będzie po prostu zadzwonić do mechanika, niech mi on przywiezie ten samochód i tyle. A zresztą tu mogę sprawdzić u niego, gdzie ten samochód się znajduje, w którym mieszkaniu. A tu nie. Tutaj mam same super samochody. O, jest T20. Kurma, o kurde, to jest tutaj niedaleko. Chyba. Tak, to jest tutaj. Kuruma znajduje się w garażu, który służy mi do... Służy mi do czego? Służy mi do napadu, Pacific Standard. I stąd Kurumą sobie wyjeżdżamy, jedziemy do Łodzi. Tak, i tu mam właśnie Kurumę. O, zerknijmy sobie. No i tu czeka pewnie Progen, tak, czeka sobie Progen. Jest to rzecz jasna imitacja samochodu McLaren P1. Bardzo podobny z tyłu, ładny, opływowy kształt. Samochód jest ogólnie bardzo ładny. I wygląda sobie tak. Wiemy wszyscy, że ma wysuwany spoiler, co jest jego unikalnym featurem. Z jednej strony fajne to jest, a z drugiej strony to samo powinno być zaimplementowane w Aderze, czyli imitacji Bugattiego. I tam nawet jest ten spoiler oddzielnie kolorowany, ale jednak się nie wysuwa, gdy jedziemy z jakąś tam większą prędkością, ani też nie zmienia swojego profilu podczas gdy hamujemy, jak to jest w Progenie. Wcześniej myślałem, że ta gra nie jest aż na tyle zaawansowana, aby takie coś było zaimplementowane, ale gdy pojawił się Progen, pomyślałem, hej, jednak jest to możliwe. Także jest sobie Progen. No, jedziemy do salonu tuningowego. Sprawdzimy. Ojej, a ten samochód jest bardzo przyczepny. Naprawdę. Mega przyczepny. I chyba wiem, dlaczego ludzie mówią na niego, że jest najszybszy, bo on ma świetną przyczepność. A właśnie samochody, które mają świetną przyczepność w tego typu grach arcade'owych, gdzie czasami się właśnie można pościgać, uchodzą za najszybsze. Na przykład ja mam Brazera, to jest Brazera. Nie, to jest taki quad po prostu, ATV. I nim się jeździ bardzo szybko można dojechać do celu, bo on skręca przy prędkości 100 mil na godzinę praktycznie w miejscu 90 stopni, można tak powiedzieć. Jest bardzo zwrotny i świetnie pokonuje się nim zakręty i ja w większości pokonuję tego typu super nawet samochody, Zentorno, Progeny, dojeżdżając gdzieś na przygotowanie do napadów właśnie tym moim quadem. On jest mega szybki. Okej. I mega szybki jest ze względu na to, że super skręca. No dobrze. Progen. Zobaczmy, jakie ma opcje tuningowe. Nie wiem, co on tutaj ma. Podejrzewam, że niewiele, bo tak naprawdę nie widziałem jakichś tam masakrycznych tuningów z nim związanych.
Ale zobaczymy. Dobra, są zderzaki, nie jest źle. Na razie kupimy pancerz. 30 tysięcy. Hamulce 7 tysięcy, nie tak źle. Przednie zderzaki. No, coś jednak tutaj mamy. Podoba mi się ten kolor dodatkowy. Czyli możemy tu pokolorować samochód na jakieś dwa różne kolory. Na razie dajmy sobie z takim kolorem. Ładnie wygląda, podoba mi się. Tylne zderzaki. No i co nam się tu zmienia? Aha, dobra, kapuję. Kolor dodatkowy i kolor podstawowy. Co bym wolał? Dodatkowy, bo z przodu jest dodatkowy. Możemy zrobić albo z włókna, albo ten właśnie kolor dodatkowy. Statystyka jest konkretna już na tym tuningu. Ulepszenia silnika, tutaj przyspieszenie od razu wzrasta, jeśli chodzi o statystykę. Za chwilę zresztą sprawdzimy, jak to jest w rzeczywistości. Można tu jakoś przybliżyć tą kamerę? Zoom. Okej, można troszeczkę przybliżyć. Nie za bardzo widać, jak to tu wygląda. Ale ten chromowany wydech wygląda ok. Jest jeszcze sportowy, kosztuje prawie połowę mniej, ale no nie wiem, w sumie też pasuje. Owalny wydech. Ciekawe, czy zmienia się dźwięk samochodu, jak wymieniamy te wydechy. Można by było to kiedyś sprawdzić. Maski. Ze względu na przedni zderzak, jaki sobie zainstalowałem, myślę, że ta maska będzie fajna. Pasowała będzie, zobaczymy. Klaksony. Muzyczne. Nie wiem, co tu wybrać. Zawsze mam problem z tymi klaksonami. Damy sobie smutny puzon. Światła ksenonowe. Fajne są ogólnie reflektory w tym samochodzie. No i neony. Czy dawać tu neony? Mi jakoś nie pasuje do tych super samochodów neon. Jeśli już by pasował, to jakiś inny na pewno. Nie wiem, jakieś LEDy albo coś takiego. Dobra, no i dajmy sobie... No i właśnie, tu mam, możemy pomalować samochód na dwa różne kolory. Żółty wyglądał fajnie. Wow, winna czerwień, wygląda spoko, naprawdę. Ale zanim pomalujemy jeszcze na inny kolor, sprawdźmy pozostałe rzeczy do zrobienia. Kurde, już myślałem, że bez dachu można zrobić ten samochód. No i właśnie, tu mamy wlot powietrza na dachu. Czy nam to troszeczkę zepsuje bryłę samochodu? Odnoszę takie wrażenie, że gdy zainstaluję sobie ten wlot powietrza na dachu, to samochód z boku przypomina troszeczkę McLarena F1. Więc wolę bez tego wlotu. Możemy sprzedać za 1 359 850 dolarów. Tak, kostował 2 200 tysięcy. O i tak. Płetwa rekina. I ją tak słabo widać, ale tutaj z boku zobaczcie, że jest widoczna. To jest taka mała zmiana. Bardzo, bardzo kosmetyczna. Ale pasuje do tylnego dyfuzora, więc ją zainstaluję. Skrzynia biegów. Myk. I turbo. I to chyba wszystko. Koła, szyby. No jeszcze możemy szyby sobie. O, okej. Tutaj pasują limuzynowe. Możemy tak machnąć cały samochód na czarno. Tak się zastanawiam. Felgi są brzydkie. Te standardowe. Możemy je wymienić na jakieś inne. Tylko jakie? Tu pasują duże, myślę. Jakieś duże felgi. Trzeba sobie Aha, okej, tu były fabryczne. Mi się często fabryczne podobają w stosunku do tych, które mamy tutaj. One są duże, fajne. Podobają mi się. Lowriderowe raczej chyba nie. Muscle car. Muscle carowe. Chyba też nie. Terenowe. Nie. Sportowe. Czasami sportowe pasują do tych egzotyków. O, te są. Te są nawet spoko. No, nie wiem, co wybrać. Jest dylemat trochę, ale ze sportowych coś muszę. Czy muszę? Chcę. Te myślę, że są spoko. Dobra, jeszcze mamy tunerskie.
No ale tutaj raczej... Te raczej tak nie pasują. No i dobra, teraz możemy sobie wybrać kolorek. No i tutaj warto pod kolor karoserii albo coś podobnego, co ładnie kontrastuje. Nocny fiolet na razie dam. Lubię ten kolor, często wybieram go dla samochodów różnych. Projekty to nie, ulepszenia. No tak mi się wydaje, że ta felga z tyłu jest za mała. No ale zaraz obniżymy sobie samochód. A właściwie tu bym dał jakiś inny kolor. Dobra, na razie tak zostawimy. Szyby mamy. A obniżenie instalowaliśmy? Tak mi się coś nie wydaje. Rogi, skrzynia biegów, turbo, koła. Leżaki. Ej, tu nie ma obniżenia już w tym samochodzie. Czy mi się... Czy ja jestem jakiś ślepy? Jeszcze raz, pancerz, hamulce, zderzaki, silnik, wydech, materiały, maska, klaksony, światła, zapobieganie, kradzieży, tablica, lakierowanie, dach, sprzedaj, progi, skrzynia biegów, turbo, koła, szyby. Nie ma obniżenia. Serio, tego samochodu nie da się już obniżyć. To jest w sumie pierwszy samochód, w którym się z takim czymś spotkałem jak dotąd. No, większość samochodów można było sobie obniżyć, a progena już nie. To jest zastanawiające. No kurde. No jest bardzo szybki. Ładnie się rozpędza. Zaraz to zresztą sprawdzimy na autostradzie standardowo. I prowadzenie, tak jak teraz jadę sobie, no jest kapitalne. Nie ma się co przejmować jakimś zarzucaniem dupy. Samochód świetnie trzyma się drogi. Okej. Tak, 120. Jeszcze zaraz bieg się wbije, następny. Siódemka chyba, nie wiem. Okej. Nawet przy takiej dużej prędkości bardzo dobrze się manewruje tym samochodem. Znaczy, duża prędkość akurat w tej grze dość stabilizuje te samochody. No ale zobaczcie, 120 mil na godzinę i co? I stoimy w miejscu... No tak trochę słabo w porównaniu do tych samochodów nowych, które możemy stunigować u Benego typu Sultan RS i Banshee, prawda? Tak nieco ponad 120. W poprzednim tuningu tunigowałem sobie tego takiego Mercedesa, nazwijmy go. Się jakoś Shafter nazywa, nie pamiętam. V12 w każdym razie. I to jest klasa sportowa, a to jest klasa super samochody. I zobaczcie, że no tak 130 km na godzinę i z bólem serca. I jeszcze trochę z górki, także to wcale nie jest taka dobra prędkość. Natomiast mocą tego samochodu jest prowadzenie, moim zdaniem. Większość osób chyba źle ocenia ten samochód, mówiąc, że auto no jest bardzo szybkie. Jest szybkie, ale ono jest szybkie dlatego, że świetnie się trzyma drogi, świetnie skręca, pokonuje te zakręty. Dlatego pojedziemy sobie teraz do takiego górskiego miejsca, gdzie właśnie jest sporo tego typu zakrętów asfaltowych. I tam sprawdzimy ten samochód, jak on sobie radzi. To jest tutaj niedaleko. No, jest to i tak szybki samochód, więc dojedziemy sobie tam dosyć szybko, w krótkim czasie. I tam sobie sprawdzimy, jak to auto radzi sobie na zakrętach. A czuję, że będzie radzić sobie świetnie, naprawdę. Ja mam wrażenie, że mam cały czas nad nim kontrolę. Świetnie się prowadzi. I większość samochodów już jadąc z taką prędkością, robiąc takie gwałtowne manewry jak ja teraz, już dawno by odwróciła dupę do przodu, a ten samochód taki właśnie nie jest. I zwróćcie uwagę właśnie na to. Ja myślałem, że rzeczywiście ten samochód tak gdzieś koło 140 mil na godzinę będzie osiągał leciutko, a tu się okazuje, że nie. A to ciekawe. Bo wszyscy tak go zawsze zachwalali. Lucek, stuninguj Progena. Progen jest najszybszy na świecie. Tu się okazuje, że tak nie do końca jest. Muszę go sprowadzić koniecznie do garażu z super samochodami, które sobie wyhodowałem u mnie. A nie wiem, czy tutaj będziemy jechać po tych takich krętych drogach, ale chyba tak. A może i nie. Coś tam widzę, ale nie wiem, czy to nie jest czasem polna droga. Dobra, tutaj na pewno sobie zjedziemy, to tu pojedziemy ładną drogą, właśnie krętą.
Tak, jedziemy tutaj, gdzie chciałem i sprawdzimy, jak ten samochód spisuje się na zakrętach. Nieraz mnie właśnie Progen wyprzedzał już na zakrętach i zastanawiałem się, kurde, ten samochód jest naprawdę szybki. Na prostych tak, no nie wiem, ciężko to stwierdzić. Przyspieszenie też jest w miarę dobrze, no kurde, jest to klasa super samochody, więc powinien sobie radzić. Ale zobaczcie, co się dzieje na zakrętach. Ja troszeczkę tylko puszczam gaz! I samochód radzi sobie świetnie, naprawdę. Godny polecenia. Bez problemu pokonałem te zakręty. I też manewrowanie, omijanie trafików. To jest czysta przyjemność w tym samochodzie. I to jest jego, kurczę, moc. W porównaniu do takiego Adera, Ader też jest niesamowicie szybki. No, ten samochód zdecydowanie poszczyci się dużo lepszym prowadzeniem. Ader potrafi wejść w poślizg bardzo często, w wielu niespodziewanych sytuacjach. Z Progenem tak nie jest, nawet na wyboistych jakichś małych wertepach radzi sobie z przyczepnością i cały czas trzyma poziom, jeśli chodzi o sterowność. Miałem sobie tutaj zmienić kolor tego samochodu i dlatego zajedziemy sobie jeszcze do tunera i spróbujemy zmienić kolor na jakiś inny, chociaż żółty moim zdaniem jest nawet bardzo fajny dla tego auta. Ale tutaj mamy już tunera, więc myk, myk, myk. O, i pancerz znacznie też ulepszył pancerz tego samochodu. No, tak szybko się nie niszczy. To jest plus. Ale prędkość maksymalna to nie jest moim zdaniem najlepszy atut tego samochodu. Tylko prowadzenie. Dobrze, no i co? Weźmy sobie lakierowanie, kolor metaliczny. I chciałbym, aby... O kurde, ten... Jakoś, nie wiem, mi się podobają te wyblakłe kolory teraz. Piaskowy brąz. Podoba mi się. Okej. Drugi kolor też. Metaliczny. Piaskowy brąz. Myk, 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 myk. O kurde. Czy ja go znajdę? Jest. No, podoba mi się taki. Moglibyśmy sobie jeszcze wybrać... moment. Perłę. O, teraz możemy wybrać sobie jakiś perłowy jeszcze kolor. Czyli po prostu jakiś taki cień. Można to tak nazwać. Czy odcień może, o. Na aucie. No, jasny błękit myślę, że pasuje. Taki... Taki dodaje fajny przebłysk jasny na karoserii. Okej. No i to jest mój gotowy Progen. Myślę, że dobrym wyborem było instalowanie z przodu tego zderzaka z dokładką lakierowaną w stosunku do dokładki z włókna węglowego. To zdecydowanie lepsza opcja, moim zdaniem. Jak dla mnie, to jest mój gust. No ale o tym samochodzie właśnie tyle mogę wam powiedzieć. Jestem zaskoczony odrobinkę, ale też pozytywnie, bo zdecydowanie samochodem jeździ się no perfekcyjnie i mogę go wam polecić, chociaż jest niesamowicie drogi. 2 200 000 dolarów to jest bardzo dużo za samochód, a jeszcze trzeba sporo włożyć na jego tuning. A, moment. Tu są otwierane drzwi do góry, też bardzo fajny feature. A zobaczmy jeszcze w środku, jak to wygląda. Tak sobie wygląda Progen T20 w środku. No dobrze, tu mam samochody, hiper samochody, super samochody. Sprawdzę sobie, czy mam jeszcze miejsce dla Progena. Jeśli nie, to je zaraz zrobimy. Jakimś samochodem mniej hiper wyjedziemy stąd. No myślę, że... Myślę, że mogę zabrać stąd Infernusa. Infernus nie jest aż taki szybki, ale jest to też jeden z moich ulubionych samochodów, bo bardzo fajnie się prowadzi, dość mocno skręca. O, no niestety Progen zniknął, więc będę musiał sobie zajechać Infernusem do innego garażu i sobie go gdzieś ulokować. A tam będzie sobie stał już Progen, należał do ligi najszybszych samochodów, jakie mam.
Wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Jeśli Wam się podobał, pamiętajcie o tym, aby zagłosować i dać lajka pod tym filmem, jeśli macie ochotę. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. 40 Viper, a na samym przodzie jedzie PR34, a tam idzie chyba Huracan. I zapieprzam ostro, ale mój Nissan GTR, jak w poprzednim odcinku Wam pokazywałem, naprawdę nieźle... nieźle przyspiesza, niezłe ma osiągi, mało brakowało, bym się rozwalił. Tu mam okrążenia, więc naprawdę wszystko przede mną, mogę się tu jeszcze ogarnąć. Okrążenie...